Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do rozmowy o tym, jak wyznaczać sobie cele, zwłaszcza językowe, bo na tym się znam, aby łatwo było je zrealizować. Na pewno zdarzyło Ci się, mi tak, coś tam sobie zaplanować, zwłaszcza na fali postanowień noworocznych, a potem gdzieś koło marca stwierdzić, że... Co? What? Co ja sobie myślałam? What was I thinking? Dlaczego? Dlatego, że cele miałam źle wyznaczone. Spróbujmy się przyjrzeć temu, jak wyznaczyć sobie taki cel. Samo postanowienie, na przykład noworoczne, ogarnę angielski, mam nadzieję, że nie rozczaruję Cię sromotnie, jest fatalnym pomysłem. Ogarnij to tak modne, ale pojemne słowo, że zrealizowanie takiego postanowienia, no może nie jest niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Zdradzę Ci sekret ułatwiający realizację celów. Spróbuj wyznaczać cele według metody SMART. SMART to słowo, które pewnie kojarzysz z angielskiego, bo SMART to bystry, sprytny, wiesz, jak te małe samochodziki, którymi wszędzie da się łatwo zaparkować. Ale w tej metodzie chodzi o znacznie więcej. Każda z liter w wyrazie SMART ma swoje znaczenie. SMART to w tym wypadku akronim, czyli taki skrótowiec, w którym każda litera pochodzi od pierwszej w danym wyrazie. Co tam się kryje? S stands for... Tak właśnie mówimy po angielsku, kiedy rozszyfrowujesz jakiś skrót. S stands for, czyli stoi za. S stands for specific. Specific, czyli konkretny. Bo cel musi być jasno i precyzyjnie specific określony. Dlatego widzisz już, ogarnę angielski albo nawet ogarnę czasy jest zbyt wielkie, zbyt niejasne i zbyt pojemne, rozmyte, żeby dało się to doprowadzić do końca. Dlatego jeśli już podoba Ci się słowo ogarnąć i chcesz coś ogarnąć, to zdecyduj konkretnie co. Warto byłoby się też zastanowić, co to ogarnę naprawdę znaczy. Czy ogarnę to, poczytam, pooglądam na ten temat, czy może jednak będę w stanie używać tego poprawnie, płynnie i swobodnie w rozmowie. W rozmowie o przeszłości, na przykład jeśli są to czasy przeszłe, będę umiała opowiadać o tym, jak było na wakacjach, kogo spotkałam, z kim tam byłam, czy było fajnie, zimno, ciepło, ok? Konkretne sytuacje. Jeśli chcesz posługiwać się angielskim na wyjazdach, spróbuj wypisać sytuacje, w których angielski będzie Ci potrzebny. Widzisz już, co mam na myśli? Tak spróbujemy rozebrać tę metodę SMART właśnie na wyznaczanie Twoich językowych celów, bo one mogą być bardzo różne. To wcale nie musi być egzamin. To nie musi być jakiś konkretny poziom z angielskiego, bo to znowu jest tak wielka kobyła, że na starcie może zniechęcać i słomiany zapał to wszystko, na czym zostaniemy. Specific. Konkretnie, co chcesz mieć. M. Measurable. M stands for measurable. You can measure it. Measure, czyli zmierzyć, a able w takich końcówkach znaczy, że da się coś z tym zrobić. Measurable. Cele da się zmierzyć, ale o co chodzi? O to na przykład, żeby można było Twoje cele zamienić na liczby. Czyli będzie to konkretne 25 sytuacji albo 5 sytuacji, w których dogadasz się za granicą. Jeśli jedziesz co roku na wczasy i co roku Cię to gniecie, że to kolega lub koleżanka musi załatwić, albo córka, której no już się nie chce, bo ma swoje nastoletnie sprawy, to te 5 sytuacji to może być właśnie Twój konkretny cel. Da się to zmierzyć. Measurable. Jeśli masz większy cel, bo chcesz przeskoczyć o poziom wyżej, chcesz opanować coś konkretnego do pracy, masz na przykład książkę, z której się uczysz, przecież tam jest spis treści.
tam możesz sobie już przy tej pomocy to podzielić. Ja wiem, że samemu to jest trudne i że to brzmi abstrakcyjnie, ale możesz skorzystać z pomocy takich miejsc jak Enzio. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pomożemy Ci wyznaczyć Twoje konkretne cele i ubrać w liczby to, co chcesz osiągnąć. A stands for achievable. Achieve to osiągnąć. Sukces, cel, coś zamierzonego. Da się to osiągnąć. Zastanów się, czy ma sens zakładać sobie, że przejdę z poziomu A1 do poziomu B2, no bo FCE to tak fajnie wyglądałoby w CV. No tak, tylko że między jedną literką tych poziomów, nawet literka rozchodzi się na A1, A2, B1, B2, w tej międzynarodowej nomenklaturze poziomów języka, to jest 120, a jak to pomnożysz przez poziomy i godziny nauki, to może się okazać, że to, co chcesz osiągnąć, da się zrealizować w kilkaset godzin pracy. Dlatego zakładanie sobie, że w tym roku zdam FCE, kiedy to, co potrafię po angielsku, to zapytać, którędy na basen, nie ma sensu. Sorry, jeśli Cię rozczarowuję, ale trzeba, jak się to mówi, mierzyć siły na zamiary, czy odwrotnie. Nie ma sensu wymyślać czegoś totalnie nierealnego. I ja wiem, że samemu trudno też to ocenić. Tym bardziej zapraszam do nas, do Enzio. Nie ma też sensu wymyślać czegoś, co będzie tak małe i tak niewiele zmiany wniesie w Twoje życie, Twoje językowe umiejętności, że w ogóle tego nie odczujesz i realizacja tego okaże się bez sensu. Trzeba dokładnie umieć to wyważyć, w tym także pomagamy. S, M, A, SMA mamy konkretne, mamy mierzalne, E, achievable, osiągalne, R, relevant. Relevant, pewnie znasz słówko, pewnie gdzieś raczej słyszało się important. Relevant znaczy dokładnie to samo, czyli istotny, ważny, dla Ciebie. Nie ma co wymyślać rzeczy, których wiesz, że nie chcesz, nie potrzebujesz, nie zmienią Twojego życia, na nic Ci się to tak naprawdę nie przyda. Czy to Twojej firmie, jeśli uczysz się angielskiego po to, żeby na przykład zdobyć nowych klientów. Uczenie się wtedy, jak jest pietruszka, prowadzi do frustracji. Wybieraj też, określając swoje cele, to, co jest Ci potrzebne. Konkretnie. Ta już wiesz. C. Time-based albo time-bound. Time znaczy czas. Trzeba cele osadzić w czasie. Magiczne słówko, które tutaj mam dla Ciebie, to deadline. Deadline, w tłumaczeniu jest to martwa linia, której nie przekraczasz. Linia, do której musisz swój cel dowieść, zrealizować. Taka linia, taka data działa też jako czynnik motywujący, no bo wiesz, że tyle a tyle dni Ci zostało i jeśli coś tam się zawaliło po drodze, jakieś opuszczone dni, jakieś opuszczone sesje nauki słówek, to wiesz, ile masz czasu, no to chyba trzeba by zrobić dzisiaj dwie, nie? Skoro przez wczoraj czy przez tam parę dni się nie robiło, to też taki trochę ratunek, no bo wiem, że jeśli po drodze coś się wysypało, to jak to się mówi, pull up your socks, czyli dosłownie podciągam skarpetki, a tak naprawdę zakasuję rękawy, biorę się do roboty, żeby nadgonić i meet my deadline, czyli wciąż wyrobić się. Dość to brzydko brzmi po polsku, meet po angielsku spotkać, no zdążyć przed tym deadline'em. Zobacz, masz smart, konkretnie, mierzalnie, osiągalne, istotne dla Ciebie i określone w czasie. Oto klucz smart. Jednak możesz go poszerzyć o jeszcze dwie litery i nie tylko być smart, ale nawet smarter.
er. Dobrze wiesz, że dołożenie er do jakiejś cechy ją wzmacnia. Czyli mówiąc gramatycznie, stopniujesz przymiotnik i mamy bystry, bystrzejszy. Możesz być even smarter, nawet bardziej bystry w swoich celach, bardziej bystra w ich określaniu i realizowaniu. Ale te dwie literki też, jak się domyślasz, mają swoje znaczenie. E stands for exciting. Czyli to E w końcówce R mamy ekscytujący, exciting. Czyli wybierasz coś fajnego. Nie o to chodzi, żeby się katować, dręczyć, samobiczować, tylko wybieraj takie sposoby nauki, które Cię będą cieszyć. W tym też możemy pomóc, dobierając grupę o Twoich zainteresowaniach, o Twoim tempie pracy, na Twoim poziomie, ludzi, z którymi mówiąc wprost, będzie Ci się chciało gadać. No bo chyba o to przeważnie nam chodzi, żeby móc się dogadać. Ja wiem, fajnie też umieć napisać e-mail, czy nie, no pocztówkę to już chyba nie. No umówmy się, na gadaniu najbardziej nam zależy, a to chyba jest exciting, to, że możesz się porozumieć, użyć tego, czego się uczysz. Pamiętaj więc o exciting, a ostatnia litera R, R stands for recorded, czyli albo nagrane, dosłownie recorded, tak jak mi się miga lampka RC. Widziałeś? Kiedyś widziałeś tak coś na aparacie? To właśnie jest recording, bo to się zapisuje, nagrywa. Możesz też cele zapisać. Możesz je obwieścić gdzieś, choćby w komentarzu pod moim wideo. Bardzo chętnie będę Cię wspierać w nauce. Napisz mi, jakiego języka, jakie umiejętności, do kiedy chcesz zdobyć, jak konkretnie przełoży się to na Twoje życie, w czym Ci to pomoże, w ramach tego smart, a nawet smarter sposobu wyznaczania sobie celów. W Encio chętnie pomożemy Ci go zrealizować.